The Voice Senior na początku. Całkiem nowy format, trochę taki eksperymentalny. Nie eksperymentalny, bo myśmy go zobaczyli w Holandii i się zakochaliśmy w tym formacie. To, co ludzie tam potrafili pokazać, z jednej strony zachwyciło, z drugiej pomyśleliśmy sobie, w Polsce może być dokładnie tak samo. Zaczęliśmy szukać i okazało się, że się nie pomyliliśmy. Tam ludzie po prostu chcą sami sobie udowodnić, że wiek nie gra roli, jeśli chce się marzenia realizować. I nagle dostajesz szansę, żeby wrócić do czegoś, od czego trzeba było lata temu odejść, bo nie wiem, rodzina, finanse, koleje losu. I nagle wracasz na te scenę i jest ta iskra, czas się cofa, a ty robisz show. Pierwsza zasada to ma być program ciepły, program piękny, pełen uczuć i dobrze zaśpiewanych piosenek przez świetnych ludzi z wyrazistymi osobowościami, ludzi, którzy są już pradziadkami niektórzy. Ich całe rodziny tam przyszły. Całe rodziny kibicują i to jest wspaniałe. Nawet jest takie coś, że wnuczka z babcią śpiewa w duecie i znakomicie to robią. I ja nie wiem, czy wnuczka nie ma zadyszki w doganianiu babci. Śpiewają bardzo klasycznie, bardzo sentymentalnie, a z drugiej strony mają też duży pazur. Pojawiły się nawet układy choreograficzne w pewnym momencie, więc to jest hit. Coś pięknego, kompletne wyjęcie, odkorkowanie w ogóle sytuacji, kompletny luz. Tam nie ma spięcia, tam nie ma takiej rywalizacji twardej, bo ona gdzieś tam pod spodem pewnie jest, ale jest wielkie wsparcie, wielka przyjaźń, wielkie przeżywanie wspólne tej sytuacji. No, myślę, że to znowu może być hit.